gość Radia Lublin. Na zegarze 8.15, dzień dobry, Renata Chrzanowska. Dziś naszym gościem jest pan dr Konrad Czernichowski z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o bezpieczeństwie żywnościowym. Inwazja Rosji na Ukrainę zdestabilizowała te światowe rynki żywności. Ukraina jest znaczącym eksporterem. Podnoszona jest eksporterem żywności. Podnoszona jest ciągle sprawa zablokowania eksportu zbóż przez blokadę portów morskich z Ukrainy. Ukraina odpowiada za około 50% eksportu oleju słonecznikowego, od 13 do 16% eksportu kukurydzy światowego oczywiście i około 10% eksportu pszenicy. Dlaczego blokada tych wartości, tego eksportu wywołuje tak poważne obawy o bezpieczeństwo żywnościowe? Mówi się nawet o niebezpieczeństwie głodu. Tak, rzeczywiście. Chociaż wojna toczy się na Ukrainie, to jednak konsekwencje dla bezpieczeństwa żywnościowego odczuje cały świat i to nie mam wątpliwości. Oczywiście różne kraje w różny sposób to odczują. Problem jest bardzo złożony, bo to nie chodzi tylko o blokadę portów na Morzu Azowskim, takich jak Mariupol, czy na Morzu Czarnym, takich jak Odessa, które rzeczywiście w sposób znaczny ograniczą podaż zboża, pszenicy, kukurydzy, światową podaż, dlatego że, tak jak pani redaktor wspomniała, Ukraina jest wśród 5 największych eksporterów właśnie takich produktów jak pszenica, kukurydza, jęczmień, olej słonecznikowy. Ale tutaj chodzi również na przykład wzrost cen nawozów, który postępuje już od czasów pandemii, a także wzrost cen energii, który obserwujemy i który dotyka wszystkie kraje. Także różne kraje w różny sposób to odczują. I pierwszymi ofiarami tego są Ukraińcy. Dlatego, że na przykład Światowy Program Żywnościowy, który kojarzymy z pomocy na terenach krajów globalnego południa, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, w Azji, w tej chwili udziela pomocy żywnościowej właśnie na Ukrainie. Dociera do 2 milionów osób. Z Ukrainy wyjechało już 6 milionów uchodźców. Kolejne 8 milionów to uchodźcy wewnętrzni, czyli osoby, które musiały uciec z domów, ale znajdują się na terenie Ukrainy. No i tam sytuacja jest dramatyczna, ale nie tylko Ukraina na tym ucierpi, bo Ukraina cierpi na ten sposób bezpośredni. Natomiast właśnie pod koniec roku będzie to widoczne też w innych krajach. Szacuje się, że na przykład w 2021 roku 193 miliony osób na świecie było zagrożonych bezpośrednio utratą życia z powodu niewystarczającej ilości pożywienia. I to był wzrost o 40 milionów w stosunku do roku poprzedniego. I tutaj FAO, czyli Światowa Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, szacuje, że wojna na Ukrainie zwiększy jeszcze tę liczbę o 19 milionów. W większości w Afryce, ale także 4 miliony w Ameryce Łacińskiej. Ma wzrosnąć ta liczba osób zagrożonych głodem z 15 milionów do 19 milionów. Także jest to wynikiem po prostu spodziewanego wzrostu cen żywności w tych krajach. Czyli to nie jest kwestia bezpośrednio braku żywności, braku tych towarów na rynku, a bardziej kwestia rosnących cen. Właściwie jest to powiązane, dlatego że ograniczenie, zablokowanie tych portów powoduje, że w tej chwili 22 miliony ton utknęło na Ukrainie w magazynach. Także jest to ograniczenie podaży światowej zboża. Ale poza tym do tego dochodzi jeszcze dochodzą do tego decyzje takich krajów jak Indie, które w związku z obawami właśnie o niewystarczającą podaż na swoim rynku zakazały eksportu. A Indie też są znacznym eksporterem zboża. Indie planowały eksportować w tym roku rekordową ilość 10 milionów ton, czyli podaż światowa z powodu decyzji Indii zmniejszy się od tych 10 milionów.
W ślad za Indiami poszły też takie kraje jak Egipt czy Algieria, które też zakazały eksportu zbóż, więc jest to ograniczenie żywności, ale ono w sposób, z powodu sił rynkowych, które będą działać, czyli ograniczenie podaży, bezpośrednio wpływa na wzrost cen żywności. A w krajach ubogich i w rodzinach ubogich w tych krajach żywność stanowi bardzo duży udział w wydatkach, także tym ludziom już naprawdę nie będzie na czym oszczędzać, będą musieli oszczędzać na żywności. Na jedzeniu. Tak. A jaka jest rola Rosji w tym kryzysie bezpieczeństwa żywnościowego? Bo Rosja jest też jest jednym z głównych dostawców żywności na świecie. Tak. Niedawno, dosłownie w tym miesiącu, Rosję odwiedziła delegacja Unii Afrykańskiej. Michael, prezydent Senegalu odwiedził prezydenta Putina i apelował o to, żeby zostały odblokowane porty. Władimir Putin tłumaczy kryzys żywnościowy sankcjami ze strony Zachodu i mówi, że nie ma problemu, można też innymi drogami przewozić, ale jak na razie nie widać tego. No, co prawda pierwszy statek tydzień temu popłynął przez Bałtyk, czyli drogą lądową trzeba było do Gdyni dowieźć kukurydzę i 14 ton kukurydzy właśnie statkiem dopłynęło do Hiszpanii. Ale 14 ton kukurydzy to jest bardzo niewiele w porównaniu z tymi 20 milionami zbóż, które są na Ukrainie. Byle takich statków by trzeba wysłać ponad tysiąc. No a żeby statek załadować, to można łatwo policzyć, ile ciężarówek, ile tirów musi dostarczyć. I stąd te kolejki na granicy, które się ciągną bardzo długie kilometry. Ostatnio było 100 godzin po stronie ukraińskiej oczekiwania. Tak, oczywiście kolejki. No i do tego dochodzi też projekt budowy silosów, które będą w stanie przechować to zboże na granicy polsko-ukraińskiej, w czym ma też zadeklarował pomoc prezydent Stanów Zjednoczonych. Myśli pan, że to rozwiąże na dłuższą metę te problemy? W jakiej perspektywie my się możemy spodziewać takich poważnych turbulencji, jeśli się sytuacja oczywiście nie zmieni? No mówi się o... Bo tak naprawdę kryzys żywnościowy już trwa od roku w związku z suszami w Afryce, w związku też z konfliktami miejscowymi w Etiopii, w Afganistanie. W Afryce mówi się o tym, że kryzys żywnościowy trwa już od roku i to zostanie tylko spotęgowane przez problemy z zablokowaniem zbóż i ze wzrostem cen żywności. To będzie widoczne pod koniec tego roku i w przyszłym roku. Tak właśnie ta pomoc, która jest potrzebna. No właśnie, bo jeśli chodzi o pomoc, Światowy Program Żywnościowy, według tu niektórych analiz, sprowadzał z Ukrainy ponad 50% pszenicy, która trafiała do potrzebujących, między innymi w Etiopii, Jemenie czy Syrii. A do 1 kwietnia organizacje humanitarne pozyskały jedynie 5,2% z 42 miliardów dolarów potrzebnych do funkcjonowania w tym roku. Jakie to będą skutki? Jaką część, jak bardzo ważne są te programy? Tak jak wspomniałem, Światowy Fundusz Żywnościowy, Światowy Program Żywnościowy, no w tej chwili też jest zaangażowany w pomoc na Ukrainie. Oprócz tego nie może z Ukrainy pozyskiwać tych zbóż, które do tej pory pozyskiwał, żeby pomagać. Oczywiście te rozwiązania, Polska ma tu dużą rolę do odegrania jako kraj graniczący z Ukrainą i kraj, który tak zdecydowanie się opowiedział po stronie Ukrainy. Dlatego, że Polska może pomagać Ukrainie w eksporcie tego zboża, ale oczywiście nie jesteśmy w stanie 22 milionów ton dostarczyć. Jest to olbrzymia ilość. Są tu potrzebne jakieś rozwiązania polityczne w celu odblokowania tych portów. Mówi się nawet o interwencji NATO. Dlatego, że szef dyplomacji europejskiej oświadczył kilka dni temu, że blokowanie portów to jest zbrodnia wojenna. Uważam, że to jest bardzo delikatne stwierdzenie. Myślę, że należałoby zbadać, czy nie wyczerpuje to znamion zbrodni przeciwko ludzkości. Dlatego, że Putin, który blokuje te porty, ma pełną świadomość, że zboże z Ukrainy trafia do 400 milionów osób, i że, tak jak wspomniałem, około 20 milionów
ludzi bezpośrednio będzie zagrożonych głodem właśnie z powodu tej blokady. Także to jest takie świadome, intencjonalne doprowadzenie do zagrożenia życia dla milionów osób. Ludobójstwo w Ruandzie dla porównania przyniosło śmierć miliona osób. Natomiast tutaj mówi się o prawie 20 milionach. Także za kilka dni, pojutrze dokładnie, ma się odbyć szczyt w Pekinie BRICS-u, czyli takiego stowarzyszenia dużych krajów rozwijających się. BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. I jest to okazja taka dyplomatyczna dla Putina do pokazania, że nie jest wcale izolowany na świecie. Poza tym jestem przekonany, że będzie próbował taką narrację wywołać, że kryzys żywnościowy to jest efekt sankcji Zachodu, a nie decyzji Putina. Poza tym Putin tłumaczy, że porty są zaminowane przez Ukraińców i dlatego nie można wywozić stamtąd zboża. Natomiast Ukraińcy odpierają te zarzuty, mówiąc, że owszem, są zaminowane, ale miny, które się znajdują, nie pochodzą z arsenału Ukrainy. Dziękujemy naszym radiowym słuchaczom już za uwagę. Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy na radiolublin.pl. Panie doktorze, jak pandemia, ograniczenia pandemiczne na to wpłynęły? Bo to nie jest tak, że tak jak pan powiedział, że ten kryzys trwa od wczoraj i że jest wywołany wyłącznie przez wojnę na Ukrainie. Pandemia spowodowała wzrost kosztów produkcji wielu dóbr, między innymi nawozów. I to jest jeden z czynników, który też sprawia, że ceny żywności rosną i będą rosnąć, ponieważ to jest jeden z głównych czynników produkcji do wytworzenia żywności. Także tutaj mamy splot wielu różnych czynników, które nieszczęśliwie się skumulowały w jednym czasie. Są to susza w wielu miejscach Afryki, gdzie było tak, że w czasie pory deszczowej było bardzo mało deszczów w niektórych krajach. Poza tym właśnie wzrost cen nawozów, wzrost cen energii, a przecież energia jest odpowiedzialna za, czy paliwo, za transport. Transport powoduje wzrost cen wszystkich dóbr i tak naprawdę żywności. Jeśli w grudniu cena diesla za litr w Tanzanii wynosiła 1900 szylingów tanzańskich, a obecnie wynosi 2800 za litr, no to jest wzrost o prawie połowę. I oznacza to, że za tym idzie wzrost cen żywności. A jeśli chodzi o wzrost cen nawozów, to na przykład w Kenii za worek 50-kilogramowy nawozu płacono przed atakiem na Ukrainę 4000 szylingów kenijskich, obecnie 6000, czyli to jest wzrost o 50% znowu. Czyli to są olbrzymie ceny, to jest większa inflacja niż tutaj w Polsce mówimy. I tak jak powiedziałem, dla biednych rodzin to jest poważne ryzyko i są takie nastroje, właśnie chociażby wczoraj rozmawiałem z serdecznym przyjacielem z Demokratycznej Republiki Konga i mówił, że są takie obawy, nastroje w Kongu, że się ludzie obawiają właśnie tej epidemii głodu. A do czego może prowadzić taka epidemia głodu dalej? Poza tym, że wiadomo, chodzi o zagrożenie życia ludzkiego, ale z tego, co historia uczy, to prowadzi do zamieszek, do różnego rodzaju konfliktów. Właśnie. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że w tej chwili ceny żywności, mówię to na podstawie indeksu żywności FAO, który wzrósł o między 20-30%, ale same ceny pszenicy o 56% wzrosły i zbliżają się do rekordowego poziomu z roku 2008. A przypomnijmy sobie, co się działo w roku 2008, później w 2010. W 2008 roku, czyli właśnie kiedy ceny żywności osiągnęły szczytowy poziom, to dochodziło właśnie do takich społecznych niepokojów. A w 2010 rok, przypomnę, to był początek arabskiej wiosny, która była związana
właśnie ze wzrostem cen żywności. To był taki pretekst jakby do tych protestów. Zresztą nawet z polskiej historii wiemy, że właśnie te protesty przeciwko władzy, one się wiązały ze wzrostem cen często żywności. Także jak najbardziej jest to możliwe, że te rewolucje, które miały miejsce w Afryce Północnej, mogą zacząć mieć miejsce na południe od Sahary też. A jeśli by wrócić do naszego podwórka, jakby do Europy, do Polski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe zapewniane, mówi się, że Polska na przykład jest wystarczalna, to znaczy nie zabraknie żywności, mamy samowystarczalność. Tylko czy nam rzeczywiście też tutaj grożą tego typu konsekwencje związane z drożyzną? To, co nam grozi, oczywiście tak. To, co nam grozi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, to przede wszystkim wzrost cen żywności. I to jest związane z inflacją, a inflacja ma przede wszystkim charakter kosztowy, związany z cenami energii, ale również związane z cenami żywności. Także jak najbardziej jest takie niebezpieczeństwo. Nie jest to oczywiście problem z dostawami żywności czy z brakiem żywności na półkach. Tego nie przewiduję. Natomiast wzrost cen żywności będzie odczuwalny dla gospodarstw domowych, szczególnie tych, które żyją z miesiąca na miesiąc, nie mają oszczędności. A czy są jakieś zapasy w Europie? Czy prowadzone są takie działania, które by mogły zabezpieczyć te... Rolnictwo europejskie jest wysoko tutaj zaawansowane i jest infrastruktura odpowiednia, są silosy, które żywność przechowują. O wiele gorsza sytuacja w Afryce. Ale tu też Polska, jak już wspomniałem, ma dużą rolę do odegrania. Na przykład w Tanzanii polska firma, Wrocławska Unia, buduje silosy. W tym roku oddano do użytku silos w Babati, pod Dodomą, stolicą konstytucyjną Tanzanii. I tam faktycznie, żeby nie marnować ta żywność, bardzo są potrzebne te silosy. Te magazyny. Magazyny, tak. One są specjalistyczne, zapewniają odpowiednią temperaturę, ciśnienie. Poza tym kwestia traktorów, na przykład taki przeciętny tanzański rolnik to używa motyki. Prawda? Czyli to jest bardzo takie tradycyjne rolnictwo i jest potrzeba takiej mechanizacji rolnictwa i wyższego jego poziomu. Tutaj w Europie nie mamy problemów tego typu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był dr Konrad Czernichowski z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dziękuję panu bardzo. To ja dziękuję za zaproszenie.